zdaniem. Zobaczymy, co on potrafi. Tak, teraz wstawka agresywnej obrony, takiej 2-2-1 z przejściem do krycia indywidualnego. No właśnie Mazurczak do Killey-Jonesa. Tak, no pierwszy raz nam się pokazał. Zwykle dużo akcji wykonywał w pierwszych połowach Killeya-Jones. Potem brakowało mu trochę sił. Dzisiaj na razie tak trochę z boku gra. Tak, ale poczekał ładnie tutaj na swoją akcję i widzimy, jakie są możliwości grania. Nie pojawił się w ogóle na boisku. 1 punkt do tej pory zdobył w sezonie. Ratajczak, no i Killeya-Jones, ależ to jest atleta, wow, no to jest ciało NBA, naprawdę, to jest niewiarygodne, jak on się tutaj zmieścił teraz, co za wsad, z faulem, bum! No tak, 2-10, 2-1, sprawdzimy tutaj, czy Jones też jest zawodnikiem podającym spod kosza. Tak jak mówiliśmy, no kilka asyst na mecz, a teraz tak się Dambrauskas tutaj nie powinien wybierać przez tego shotblockera. No nie oglądał chyba, nie wiem, zbyt wielu spotkań zespołu MKS-u, bo właśnie w takich sytuacjach prawa, mocniejsza ręka Jonesa. Tak, no. To zawsze jest problem, aby odbudować właśnie taką chemię dobrą w zespole i dobre nastawienie. Wow. Ten pick and roll w pasie bocznym jest trudny do obrony, tak, bo nie ma skąd pomagać. Dobrze to Mazurczak zrobił z Jonesa. Tak, i to już druga taka akcja. I trochę się dziwię, że jeszcze częściej nie są w stanie tutaj zapraszać do takiej gry. Druga taka akcja i to są 2 asysty Mazurczaka. On więcej asyst nie ma, czyli tylko w ten sposób dogrywa piłki, czemu nie częściej.